Już za chwilę w Teatrze Narodowym w Warszawie uroczysta premiera Znachora. To już trzecia adaptacja filmowa powieści, która była przebojem dwudziestolecia międzywojennego. W tej adaptacji w tytułową rolę wcielił się Leszek Lichota, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać. A teraz zapraszam na rozmowę z tymi, bez których nie doszłoby do tej realizacji, czyli z producentami filmu. Zapraszam bardzo serdecznie, bądźcie z nami w Onecie. Ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Może Antoni księciem jest? Może ma jakieś posiadłości zamorskie? A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś? Nie już niepotrzebny. Domu nie mam, nie mam gdzie go postawić. Sierotka Marysia. Nie zostanę tu długo. Odłożę na studia i jadę do Warszawy. Mamie obiecałam, że skończę studia. Jak widzisz, życie nasi też ma swoje uroki. Zachwyciła mnie pani. Michała przygniotło! Nie gapi się, zapłacenie się nie płaci. Nawet na lekarza nie starczy. Nie potrzeba do szpitala! Mogę zobaczyć? Jest pan lekarzem? Nie, lekarzem nie jest. Ale mogę pomóc. Znachorstwo jest zabronione. To po co się tak na nią gapiłeś, znasz ją? Raz mu widziałem. Pan umie? Kiedykolwiek operował pan człowieka? Muszę się zobaczyć z hrabią Stanisławem Czyńskim. Tak nie można! Ja muszę zanonsować! Ty jesteś z innego świata. Nic z tego nie będzie. Leszek wspominał, że marzysz o studiach. Tak będzie lepiej dla wszystkich. To od razu do Antoniego. I wiadomo, że tam pomoc zawsze się znalazła. Ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypomniał. Jest szczęśliwy. A o to w życiu chodzi, prawda? Dlaczego zatrudni się do więzienia? Że prawo jest prawem. Niech się Antoni nie martwi. Będzie dobrze. Jesteśmy w Teatrze Wielkim w Warszawie i tu już za chwilę uroczysta premiera filmu Znachor. Zobaczyliście państwo trailer, czyli macie już przedsmak tego, co będzie można zobaczyć na Netflixie. A ze mną osoby, bez których tego filmu by nie było, czyli producentka filmu Magdalena Szwedkowicz. Witam bardzo serdecznie. I Łukasz Kłuskiewicz, który reprezentuje Netflix, jest odpowiedzialny za pozyskiwanie ciekawych projektów filmowych, czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu. Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Znachor, czyli przebój dwudziestolecia międzywojennego, książkowy. Później były dwie adaptacje, teraz trzecia. I ponoć ten film wziął się z tego, że książka niemalże spadła pani na głowę. Czy to legenda już, czy prawda? Trochę prawdy, trochę legendy. Jestem producentem i zawsze szukam ciekawych historii. I to był lockdown, miałam więcej czasu. I zaczęłam szukać wśród swojej biblioteki, sięgnęłam po książkę i zakochałam się w tej historii ponownie. To jest też dla mnie aspekt osobisty. Mój tata był wybitnym lekarzem. Troszkę wyżej mikrofon, o. Mój tata był wybitnym lekarzem i postanowiłam zrobić ten film ze względu na historię o wspaniałym, wybitnym doktorze i o szlachetnym sercu. No właśnie, czyli lekarzem ze szlachetnym sercem. To jeszcze do tej historii wrócimy, ale Łukasz, ty właśnie jesteś odpowiedzialny za wybieranie tego, co najciekawsze pojawia się na rynku, żeby Netflix mógł pokazać i złapać widzów na historie, które chcecie opowiadać. Macie na koncie seriale, które są mocno osadzone we współczesności, dotykają współczesności. Powiedz, dlaczego ta historia? Przystępując do produkcji takiego filmu jak Znachor, oczywiście musimy mieć świadomość, że jest to film legenda, film owiany takim kultem niemalże ikonicznego przedstawienia powieści Dołęgi Mostowicza. Trudna sprawa, wyzwanie. I dlatego musieliśmy podejść z ogromnym szacunkiem, z dużym uszanowaniem tego, co już dotychczas zostało dokonane. To jest trzecia adaptacja. To jest historia, która porywa serca Polaków od niemal 100 lat, w związku z czym to jest rzeczywiście klasyczny tekst.
I rzeczywiście wizja, którą przedstawili nam wspólnie Magda Szwedkowicz jako producentka i Michał Gazda jako reżyser, przekonała nas, że zdecydowanie jest sens opowiedzieć tę klasyczną historię nie na nowo, tylko jeszcze raz współczesnemu widzowi i nowej generacji Polaków. W związku z czym zdecydowaliśmy się zrealizować ten film i wierzymy, że on będzie porywał serca, tak jak porywały wszystkie wcześniejsze ekranizacje. No, ta promocja też świadczy o tym, że przykładacie do tego projektu bardzo dużą wagę, bo nie jest to codzienny sposób promowania produkcji, nawet najciekawsze, które pojawiają się na Netflixie. Jednak liczycie na to, że widzowie włączą Netflix i odpalą tę historię. Ale pani Magdaleno, mówi pani, że ta historia jest dla pani bardzo osobista. Czyli rozumiem, że ojciec nie dość, że był lekarzem, to był tym lekarzem z powołania, który rzeczywiście dopełnia tego, o czym tam w tym filmie też jest mowa, czyli przysięgi Hipokratesa. Tak, tata miał szlachetne serce i pomagał bardzo wielu ludziom życie, pomagał wielu ludziom, pacjentom, uratował wielu ludziom życie, a sam zmarł na zawał kilka lat temu w Wigilię i tak chciałam coś dla niego zrobić. A wiele lat byliśmy od siebie oddzieleni, mieszkałam za granicą i tak czułam, że to będzie takie dopełnienie. I wspaniałych ludzi dobrałam, którzy uwierzyli w ten film tak samo jak ja, oddali swoje serce całkowicie i uważam, że mogliśmy opowiedzieć przepiękną historię, bo każdy ma inną motywację, ale każdy oprócz swojego talentu to wniósł swoje serce i to jest przepiękne. To jest też melodramat, to jest też piękna historia miłosna i ona jest pokazana mimo dramatyzmu w taki, powiedziałabym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, cukierkowy sposób, że to się ogląda i człowiek lepiej się czuje. Rozumiem, że takie było też wasze założenie, że historia ku pokrzepieniu serc. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że nawet Znachor mógłby stworzyć swój własny gatunek, film Ukojenie, bo rzeczywiście jest to ukojenie dla widzów. To jest film, który wywołuje bardzo silne emocje albo bardzo pozytywne emocje i zostawia z widza z takim przekonaniem, że świat jest piękny, ludzie potrafią się kochać, ludzie potrafią się szanować i nawet najtrudniejsze przeciwności losu można pokonać. Będę o tym rozmawiała jeszcze z reżyserem, ale ta wersja jest jednak uwspółcześniona. Są silne postaci kobiet, które są fascynujące i wiem od widzów, którzy już widzieli, że te kobiety naprawdę działają. Rozumiem, że to też było założenie, żeby w tej historii odnaleźć coś współczesnego. Oczywiście. Chcieliśmy, żeby widz obejrzał w dzisiejszych czasach i bardziej też rola kobiety jest inna niż w 1937 roku. I chcieliśmy ją pokazać, żeby było też zrozumiane. No i przed panią stoi też silna kobieta. Tak, to widzę. No możemy sobie podać ręce. Ja muszę powiedzieć, że jak oglądałam wasz film i zastanawiałam się, to Dołęga Mostowicz był takim naszym współczesnym Kubą Żulczykiem, bo on też pisał scenariuszem. Oczywiście możemy się zastanawiać co do literatury. On pisał taką literaturę, powiedzmy, popularną. Kuba pisze i popularną, ale taką, która ma bardzo też wysokie ambicje. Ale to był facet, który pisał scenariusze, który był kimś bardzo współczesnym, prawda? Rzadko się wspomina o tym, że Tadeusz Dołęga-Mostowicz wymyślił Znachora jako scenariusz filmowy. No właśnie, tylko on został właśnie odrzucony przed ówczesnych producentów i on w tej złości postanowił wydać powieść, udowodnić, że ta historia rzeczywiście może działać, może rezonować z Polakami i tak się stało. Bardzo wam dziękuję. Trzymam kciuki za premierę, bo to będzie pierwsze oficjalne zderzenie bardzo z widzami, dziękujemy. A to jest najważniejsze. I zapraszamy na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zaraz po operacji do was zadzwonią i powiedzą, jak poszło. Obawiam się, że nie mają tu telefonu. Racja. Straszna tu bieda. Dziwne, prawda? Michał od 3 lat pracuje dla hrabiego i jakoś się nie dorobił. Może jednak należy mi się jakieś dziękuję. Mam pana hrabiego pocałować w rękę? To twój pracownik. Harował na twój motor, pałac, twoje spodnie z Paryża. Z Mediolanu. Mam krawca w Mediolanie. To może powiedz temu twojemu krawcowi, żeby ci uszył takie portki, w których nie będziesz się bał wejść do wiejskiej chałupy. Jakiś taki model. Dobra, już. Zadzwonię do Pawlickiego i wszystkiego się dowiem, obiecuję. Podwieźcie?
Kino przyjeżdża! Może pójdziemy razem? Proszę! A co grają? Na ile wyjeżdżasz? Na długo. Może na zawsze. Z tą kelnerką? Nie widzę nic złego w byciu kelnerką. To jest równie dobra praca jak każda inna. I właśnie tak zamierzasz zarabiać na życie. Jeżeli zhańbisz nazwisko Czyńskich, będziesz musiał opuścić pałac. Właśnie opuszczam. Wydziedziczę cię! Dokąd zabierasz ten but? To mój but. Kupiłem za swoje. Premiera Znachora już za chwilę, a ze mną ostatnia rodzina, czyli od twórcy ról Hrabiostwa Czyńskich, Iza Kuna. Witaj bardzo serdecznie. Dzień Mikołaj dobry. Grabowski i Ignacy Lis. Dzień dobry. Jedna z ważniejszych postaci w tym filmie. Kochani, tak się zastanawiałam, oglądając twoją rolę, że jakbym miała typować najgorsze charaktery w tym filmie, to jesteś w czołówce, grając matkę hrabiego, wykorzenioną, odcinającą się od polskości, mówiącą po francusku. Lubisz swoją bohaterkę? Masz coś na jej obronę? Ja jestem zwolenniczką niebronienia postaci. Postać musi być prawdziwa albo nie. Może być, jeśli jest taka, tak uważasz, że jest taka zła. Ja uważam, że ona bardzo kocha swojego synka, Leszka. Bardzo kocha Stanisława, swojego męża. Tak, to widać na filmie. Ponieważ mąż jej bardzo kocha. Tak, bardzo kocha i ma swoją, jakby swój sposób na to kochanie. Mm-hmm. Jeśli tylko jest prawdziwa w tym, a mam wrażenie, że mam nadzieję, że tak jest, to nie mam nic przeciwko temu, że może mogę być czarnym charakterem. Mm-hmm. Boże, czarne charakter. Charaktery to jest coś najsłodszego. Masz doświadczenie w graniu teściowych i myślę, że wykorzystujesz to też w tym filmie. Mikołaj Grabowski przechodzi jedną z największych metamorfoz w tej adaptacji. Początek to jest mąż wepchnięty w pantofle, który właściwie nie mówi nic i nagle się buntuje i jednak postanawia ocalić swojego syna. To wiarygodna przemiana. No, napisana bardzo zręcznie przez autora i powiem, że ta postać oczywiście nie chce konkurować z Igorem Śmiałowskim, który wspaniale zagrał. No, macie mocne pierwowzory. Natomiast Igor Śmiałowski był równoważnym partnerem swojej żony. Ja oczywiście od początku byłem pantoflarzem i próbowałem się z tego jakoś wydobyć. Wydobyć. Także jakby ten tatuś za polskiej się u mnie właśnie, tak zagnieździł, krakowski. A potem się nagle zbuntował. Tak, krakowski stary tatuś. Felicjan. Tak. Ignacy, to twoja bardzo duża rola. Jedna z pierwszych tak dużych. Ty z kolei, twój bohater jest spętany przez rodzinę, przez dominującą matkę i przede wszystkim przez uwarunkowania klasowe, a jednak mimo wszystko postanawia nie tylko się zakochać w dziewczynie, która nie jest z jego klasy, przynajmniej na początku tak mu się wydaje, ale też wyrwać się z tego całego schematu. Ty byłbyś zdolny do takiej akcji miłosnej? To znaczy, wydaje mi się, że to się dzieje mimo wszystko. Kiedy jesteś młodym człowiekiem, szczególnie takim jak hrabia Leszek, rozpieszczonym, można powiedzieć, lekko duchem. Bardzo dobrze, że rozpieszczonym. Tak, rozpieszczonym. To kiedy ta miłość człowieka spotyka, bo to się nie dzieje, to się dzieje przez przypadek, ale to się nie dzieje, to nie jest zaplanowane, więc ta miłość wymaga tej dojrzałości i ta miłość sprawia, że trzeba podjąć tę decyzję. Mm-hmm. Dlatego ta postać też moim zdaniem to było coś ciekawego w tej postaci, żeby też pokazać tę metamorfozę, tak jak też może ona ewolucja, nie jest, tak nie jest może tak drastyczna jak u taty, że to jest jeden moment, ale jednak ten chłopak, kiedy spotykamy go na początku filmu, jest młodym, roztrzepanym lekko duchem, a na koniec spotykamy się z dojrzałym mężczyzną, który bierze jeden but i wychodzi z domu. Też nie przesadzaj z tym dojrzałym, jesteś ciągle moim synem. Nie, ale następuje zmiana, nawet fizyczna rzeczywiście. Słuchajcie, a jak to było właśnie zmierzyć się z legendą Znachora, bo to jest nie tylko powieść, ale też to już jest trzecia adaptacja filmowa. Zakręciło was to, że zagracie w takim filmie, Iza? No, ja powiem szczerze, że ja troszkę, jeżeli mogę użyć
trywializmu zgłupiałem, że... Że ktoś robi teraz. Nie, nie, że ktoś robi, to dobrze, bo uważam, że to jest prawidłowa droga. Natomiast, że ja dostałem rolę hrabiego Czyńskiego, to tutaj kompletnie byłem na to nieprzygotowany. A co, myślałeś, że Znachora dostaniesz? Nie, 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 nie. Ja myślałem, że jakiegoś małorolnego tam chłopa, który powozi. Nie, Mikołaj, no, ty nie. Nie, klasa sama w sobie, tak. Ja w ogóle tak o tym nie myślałam, ponieważ to nie jest remake, tylko to jest adaptacja Mastrowicza. Absolutnie, tak. W związku z tym bardzo cieszyłam się, że po różnych takich moich rolach ostatnio dość prostych kobiet, co sobie bardzo cenię i szanuję, to jednak hrabina bardzo, bardzo mnie zainteresowała i uważam, że bardzo jakby to mnie najbardziej ujął. Oczywiście nie mówiąc o tym, że grałam we wspaniałym towarzystwie. No zagrać żonę Mikołaja, największa przyjemność, no i matkę mojego studenta wspaniałego. No to naprawdę reżyser Michał Gazda, no po prostu... No i powiedzmy sobie jeszcze, że to, że zdjęcia nasze odbywały się w pięknych pomieszczeniach zamku, no, pałacu, w wspaniałych pokojach, no to właściwie każdy aktor czasem marzy o tym, żeby zagrać w takim anturażu, w takiej scenografii, to znaczy bez scenografii, bo myśmy weszli w oryginalne. Tak. Przecież gdzie to było nagrywane? To było koło Nieborowie, to jest zamek Nieborów. Tak. A poza tym też jest aspekt pokoleniowy, to znaczy... Wydaje mi się, że Znachor jest dla mnie, kiedy dowiedziałem się, że będę grał tak dużą rolę w takim filmie, pojawił się pewnego rodzaju strach przed porównaniem, ale potem zrozumiałem też, że moje pokolenie to jest już takie pokolenie, które nie kojarzy tak dobrze tej historii. To na pewno, która tak. jest cudowna, jest piękna, która jest warta ekranizacji i wielu ekranizacji jeszcze. Mhm. Dlatego udział w tym projekcie to było coś cudownego, no bo przekazujemy tę historię kolejnym pokoleniom, które są w stanie... obejrzeć bardziej uwspółcześnioną wersję tego filmu. Mówię też ze strony technicznej, ale i aktorskiej. Zdecydowanie, no właśnie rola kobiet lepiej jest gramy tutaj... technicznie? To znaczy, chodzi o to, że no, mamy scenografię, kamerę, no wszystko dookoła jest... Uwielbiam. Ale jest coś takiego, że inaczej aktor zachowuje się w scenografii, a inaczej we wnętrzach prawdziwych. No i te wnętrza prawdziwe, które nie dotyczą tylko naszych, prawda, naszego pałacu, ale i inne rzeczy. Przecież jest tam młyn, jest tam karczma, to stawia trochę aktora na baczność. Mhm. To każe zupełnie inaczej zachowywać się, jak jesteśmy w Nieborowie. Ja byłem dość speszony tą obecnością tego, no co i widziałem nie. na ścianie. Ja nie mam speszony. Nie, no, ty masz to na co dzień. Ale trzeba powiedzieć, i to Mikołaj, zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, że jest z dużym pietyzmem zrealizowany ten film. I zdjęcia są piękne, i wnętrza. Właśnie jest to, jak ja to mówię, takie wyrobione kino, że jest dopracowane. Więc to też chyba duża zasługa, a może nie chyba, producentów, którzy jednak postawili na ten projekt. I nawet ta uroczysta premiera o tym świadczy. No to słuchajcie, gratulacje w takim razie. Daliście radę. Siła kobiet w tym filmie jest bardzo wyraźna i to kobiety rozdają. Podkreślajmy to cały czas. Podkreślajmy, trzymajmy się tego, że kobiety rozdają rolę. Bardzo wam gratuluję. Tobie naprawdę takiego dużego debiutu. To ja wiem, że to nie jest debiut, ale to jest bardzo, bardzo duża, ważna rola i myślę, że przyniesie ci dużo, dużo dobrego jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na kolejny zwiastun. Tym samym bez niebagatelnego wsparcia Ministerstwa Zdrowia Publicznego otwieramy specjalny oddział chirurgii dziecięcej przeznaczony dla młodych pacjentów z ubogich domów. Tak oto spełnia się przysięga Hipokratesa. Nie doszłoby do tej wspaniałej inicjatywy bez zdecydowanie wspaniałej postawy zaangażowania pracowitości pana profesora Rafała Wilczura, który odtąd jako główny ordynator będzie zajmował się całą naszą kliniką. Brawo! Brawa również dla pana ministra. Piękna sprawa, taki oddział dla biednych dzieci. Dzięki takim ludziom jak pan postawimy w końcu naszą służbę zdrowia na nogi. Nie ja jestem ważny, tylko cały zespół. Piękna sprawa, taka skromność. Panie doktorze, Kazimierz Szabłowski, Kurier Polski. Chciałbym spytać o doktora Wilczura. Niech pan gazety poczyta. Wszędzie teraz o nim piszą.
A może wieczorem do Ziemiańskiej, by pan wpadł. Świetny pomysł. Niestety nie mogę. Może jednak, ale osoby pan poznał, wielce wpływowych. Urodziny córki, panie ministrze. O niej myślisz? O tej dziewczynie? Tak. Podoba ci się? Nie o to chodzi. To po co się tak na nią gapiłeś? Znasz ją? Nie wiem, nie pamiętam. Raz ją widziałem. U Michała groziła, że zamknie mnie w więzieniu. Za co? Za znachorstwo. Kuchlo takie się sadzi. Raz bym ją trąciła, to nawet Antoni by jej nie poskładał do kupy. Premiera Znachora na Netflixie 27 września. My jesteśmy tuż przed uroczystą premierą w Teatrze Wielkim i ze mną reżyser Michał Gazda. Dzień dobry, witam. Ale też oprócz tego, że reżyser Znachora, to reżyser mojej ulubionej Watahy, czyli serialu fantastycznego. Te projekty dzieli bardzo wiele, ale łączy jedna osoba, jeden aktor, czyli Leszek Lichota, który w Znachorze zagrał główną rolę. Od czego pan zaczął myślenie o tym filmie? Właśnie od obsady? Nie. Zacząłem od scenariusza. Mhm. Znaczy, to był warunek sine qua non, zanim się podjąłem tej pracy, żeby przeczytać scenariusz. Dlatego, że żadną moją ambicją nie było robienia remake'u poprzednich wersji. To jest adaptacja, to jest nowa adaptacja. I chcieliśmy, żeby nasz projekt był autonomiczny i oryginalny i taki nasz. Więc to zadecydowało. Od mm-hmm. tego zacząłem, bo ja jestem wyznawcą starej szkoły, że film to jest sztuka przyliteracka. Mm-hmm. No dobrze, no i nadając swoje piętno temu filmowi, na co pan postawił? Na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na którą się umawialiśmy dość tak radykalnie i ortodoksyjnie, to jest, że będziemy wydobywać z zaświatów gatunek wymarły melodramatu. Mhm. Tego już po prostu nie ma, przynajmniej w rodzimej kinematografii to nie występuje, więc chcieliśmy zrobić melodramat z całym dobrodziejstwem inwentarza gatunkowego, więc to była pierwsza rzecz. I to się udało. A druga rzecz, no to dużo myślenia i skupienia i dużo przygotowań było podporządkowanych stylistyce, w jakiej chcemy to zrobić, żeby to było po to czyste, szerokie, żeby to było doświadczenie kinowe. Mm-hmm. Żeby to było doświadczenie kinowe, mm-hmm. mimo że to jest film streamingowy i pojawiają się argumenty, że ludzie i tak oglądają to bardzo często na telefonach komórkowych, to wydaje mi się, że ta właśnie szerokość i ten rodzaj doświadczenia właśnie kinowego był dla nas bardzo ważny, żeby uciec od serialowego myślenia. To sobie podkreśliłam właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, że jest taka epickość w sposobie opowiadania, ale też w zdjęciach właśnie, które dają ten oddech. Zresztą duży pietyzm w realizacji, jeśli chodzi o scenografię, dobór miejsc. Tutaj przed chwilą rozmawiałam z aktorami, którzy mówią, że w naturalnych miejscach gra się zupełnie inaczej. Więc to mi się wydaje też taką rzeczą, która was bardzo wyróżnia. No nie wiem, czy nas wyróżnia, bo w sensie produkcji streamingowych. Że to, no okej, ale to szykowanie się do projektu, który ma ten ciężar i ten kaliber, no to jest jakaś chyba podstawa w myśleniu o inscenizacji. Ja zawsze powtarzam, że jakości filmu nie świadczą główne role i główne rekwizyty, tylko drugi plan. Mhm. Że ten drugi plan musi być potraktowany z całą powagą i z taką pieczołowitością, żeby tą naszą historię ożywić i ją uwiarygodnić. Oczywiście my robiliśmy baśń i tam jest dużo prostych. Tak.
To jest baśniowe, tak, baśniowo. Z racji gatunku cukierkowe. Oczywiście, tak. Mhm. Natomiast no, ten drugi plan jest u nas bardzo gęsty. Poświęciliśmy temu masę czasu i tak jak mówię, takiej pieczołowitości w przygotowaniu. Mhm. Tak, to jest bardzo dobre słowo, klucz, baśń, bo to jest filmowa baśń, melodramat, który mimo, że jest dużo dramatycznych momentów, tutaj już z kimś o tym rozmawiałam, daje dużo takiego dobrego nastroju. No taki był chyba zamysł do Łęgi Mostkowicza. Znaczy, że to od tego się wszystko zaczęło. I ja dopiero wpadłem na to niedawno, że pierwsza adaptacja, każda z adaptacji powstawała w specyficznych czasach. Dosyć mrocznych, umówmy się. Dlatego, że 37 rok, kiedy powstała pierwsza adaptacja z Nahora, no to ona właśnie powstawała w cieniu swastyk za naszą granicą. Wersja Jerzego Hoffmana to stan wojenny. Ja jak przeczytam pierwszą wersję scenariusza, pierwszy draft, to wszyscy jeszcze nosiliśmy pandemiczne maseczki. Zaraz jak zaczęliśmy zdjęcia, wybuchła wojna w Ukrainie. Mm-hmm. No a dzisiaj przychodzi premiera, jesteśmy społeczeństwem chyba podzielonym jak nigdy od przewrotu majowego. Mm-hmm. I wydaje mi się, że kiedy jak nie teraz robić takie przypowieści o takim bezkompromisowym dobru. Mm-hmm. I myślę, że to jest dobry czas na takie kino. I o Człowieku z zasadami. Z Leszkiem Lichotą będę za chwilę rozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I życzę miłego seansu. Bardzo chętnie zobaczę na dużym ekranie. Dziękuję. Dzięki. Bardzo. Dziękuję. Może Antoni księciem jest? Albo baronem? Może ma jakieś posiadłości zamorskie. Może tak być. A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś. Złości każdemu może się zdarzyć. A jak Antoni ma żonę? Albo, co gorsza, księdzem jest? Ksiądz też człowiek. Ksiądz to Antoni raczej nie jest. Kto to widział księdza, co własnymi ręcami umiał coś zrobić? Uchwalony. Mogę zobaczyć? Jest pan lekarzem? Nie, lekarzem nie jestem, ale mogę pomóc. Znachorstwo jest zabronione. Proszę wyjść. Za to można pójść do więzienia, nie rozumie pan? Przepraszam. A ze mną tajna broń filmu Znachor, czyli odtwórczynie głównych kobiecych ról. Witajcie bardzo gorąco. Dzień dobry. Maria Kowalska i Anna Szymańczyk, czyli Zośka, no i Wilczurówna. Dziewczyny, jesteście naprawdę genialne w tym filmie i w ogóle uważam, że film zyskuje dzięki wam zupełnie nową, nowoczesną odsłonę. Lubisz swoją bohaterkę, co? Uwielbiam Marysię. Kto nie jak Marysia mógłby zagrać Marysię? Tam mi przyświecała i uwielbiałam. To była niesamowita zabawa na planie, w czasie prób i teraz również trwa, bo dzisiaj pokazujemy no, ale jesteś film. Tam bardzo ostra, charakterna. Nawet jak się zgadzasz na to, żeby iść do kina, to robisz to w taki sposób, że właściwie tylko uciekać. O to chodziło. Takie było zamierzenie, żeby ta Marysia się mieniła, żeby była zaskakująca, żeby to była bohaterka nieoczywista, która z jednej strony właśnie, tak jak pani mówi, jest ostra, odważna, idzie po swoje, ale myślę, że są też momenty, kiedy widzimy jej delikatność, eteryczność. Myślę, że to jest taka wspaniała bohaterka, w której mogą się przeglądać też współczesne kobiety. Czyli taka, która ma wiele kolorów tęczy i tylko je odkrywać.
Twoja bohaterka, no nie powiem, że kradnie show, bo Marysia jest bardzo mocna i Iza Kuna jest bardzo mocna. Tak, absolutnie. Właśnie to jest film kobiet, ale rozmawiałam wcześniej z dziewczynami, które widziały już film i mówiły, że chciałyby mieć taką przyjaciółkę jak Zośka, chciałyby mieć taką koleżankę. Ty też chciałabyś się zaprzyjaźnić ze swoją bohaterką? Ja jestem z nią zaprzyjaźniona bardzo głęboko. W momencie, kiedy dostałam scenariusz na etapie castingu, ja oszalałam ze szczęścia. Powiedziałam, ja muszę to zagrać. Znaczy, ta postać daje szansę na pokazanie temperamentu, ale również delikatnej strony. Mhm. Ona jest silna, ale jest mądra. Mhm. Jest silna, ale jest delikatna. Mhm. Jest niesamowita. Chciałabym mieć taką przyjaciółkę, matkę, no żony nie, ale bliską mi osobę na pewno. Mhm. To myślę, że ja jestem z nią zaprzyjaźniona i zapraszam wszystkich widzów do zaprzyjaźnienia się z Zośką. Mhm. No właśnie, w tym filmie kobiety rozdają karty. Tak naprawdę twoja bohaterka, czyli Marysia, w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji i do książki, nie czeka na to, że hrabia na nią zwróci uwagę, tylko właściwie ona go wybiera. Myślę, że to jest takie obopólne przyciąganie, ale tak, jak najbardziej. Tutaj ta sprawczość Marysi jest czymś, myślę, zaskakującym. Tak, tak, zdecydowanie. I faktycznie tutaj no, podpisuję się pod tym, co pani mówi. Absolutnie to jest bohaterka, która nie daje się zapędzić w kozi róg. To ona wybiera i to na pewno, z tym na pewno mogę się zgodzić. I to jest też takie pociągające w niej, myślę. Dla mnie, mam nadzieję, że dla widzów też będzie. No, twoja bohaterka też rządzi zdecydowanie. I nie tylko w domu, ale też we wsi. Nie daje sobie w kaszę dmuchać, więc jest silna. Ale powiedz, co dla ciebie, dla aktorki ta rola znaczy? Zaraz też zapytam Marysię o to. No, bo to jest krokiem milowym, mam wrażenie. Przebyłam bardzo długą drogę do tego momentu, kiedy ktoś, mianowicie Michał Gazda, zaakceptował reżyser. Mnie, tak, reżyser, taką jaką jestem i zrobił z tego użytek. I ja się bardzo cieszę, że nareszcie w polskim kinie pojawiają się postaci, które mają temperament, nie boją się, nie są matkami, ale już też nie są panienkami. Są powiedzmy w średnim wieku i ja się bardzo z tego powodu cieszę. Uważam, że to jest bardzo dobry krok. No i przede wszystkim ja dostałam akceptację i od reżysera, i od partnera swojego wspaniałego, Leszka Lichoty. No właśnie. Z którym współpraca układała się absolutnie fantastycznie. Jestem mniej doświadczoną aktorką filmową niż on. Leszek jest osobą wyrozumiałą, poddającą pomysły, ale też idącą za partnerem i zostawiający partnerowi pole do popisu. I tutaj to było nieocenione w ogóle. Leszek Lichota zaraz będzie też moim gościem. Mario, dla ciebie ta rola? Dla mnie to też jest pierwsza w zasadzie tak ważna taka rola w filmie. Duża rola, tak. Więc bardzo się cieszę, że też zostałam wybrana do roli Marysi. I też przede wszystkim się cieszę, dlatego że to jest rola, która pokazuje, myślę, bardzo wiele różnych moich odsłon, nie tylko emocjonalnych, ale też fizycznych, bo moja bohaterka bardzo się zmienia i to dla aktorki była, jak dla mnie, jako dla aktorki to była niesamowita też frajda i też możliwość pokazania się w tak dużej roli i tak z wielu perspektyw, też fizycznie. Więc myślę, że to było dla mnie jakiś taki naprawdę lot w kosmos pod względem aktorskim, ale też takim ludzkim, bo to był czas tak niesamowitych spotkań. Poznałam tak wyjątkowych ludzi. Myślę, że nieczęsto to idzie w parze, prawda? Czasami można zrobić cudowny film, nie czując się na przykład wyjątkowo, pracując nad nim, a tutaj naprawdę wszystko z ręką się na sercu ten scenariusz nas tak niósł. Byliśmy sobie tak bliscy i oddani, że zarówno jako dla aktorki, ale jako dla człowieka to była wielka przygoda, która myślę odmieniła mnie na wielu płaszczyznach. No to bardzo wam gratuluję. Jesteście naprawdę świetne. Dziękujemy. Cieszę się, że kobiety mają tak dużą rolę, odgrywają tak dużą rolę w tej historii. Co w książce nie było tak oczywiste. Gratulacje. No i Netflix, czyli platforma, która dociera do milionów użytkowników, także będziecie bohaterkami zbiorowej wyobraźni. Gratulacje. Dziękujemy bardzo. Się cieszymy. Dziękujemy.
jednak wyraźnie dał do zrozumienia. No bo patrz, Maliszewski idzie na emeryturę. Kalinowski przecież starego nie znosi. No to kto? Wurz? Jest zasłużony. Bardzo zasłużony. Z ogromnym, ogromnym dorobkiem. Ale kto tam z nich nie jest zasłużony? Hausmann, Kopeć, Koperski, sami zasłużeni. Ale pamiętasz, co mówił dyrektor, jak obejmował klinikę? Że chce stawiać na młodych, zdolnych, z potencjałem. Na przykład taki ty. No może młody już nie jesteś, ale zdolny, genialny chirurg. Tylko brakuje ci jednej rzeczy. Nie masz potencjału, a wiesz dlaczego? Bo nie potrafisz gadać z prasą. W ogóle jakiś taki mało rozmowny jesteś. A ponury mruk sponsorów nie przyciągnie. Dlatego właśnie masz mnie. Wydanie poranne, imieniny na tym mały. Państwa. Chcesz zarobić? No. Masz więcej kuriera? Mogę mieć. Wezmę 10. Mamo! Chcesz sobie gabinet wytapetować? Śmiej się, śmiej. Ale lepiej się mnie trzymaj. Zobaczysz, za niedługo będziesz takie operacje przeprowadzał, że w całej Europie będzie o nas głośno. Macanek. Jak chce macanek, to na zabawę do Radoliszek niech jedzie. Jak jechać, jak koło odpadło. Już ty się zamknij. Co za lebiega. Ludzi zawołać trzeba. Sami podnieść wozu nie damy rady. Wszystkie ludzie na zabawie. Ja pomogę. No i najważniejsze spotkanie dzisiejszego wieczoru, Leszek Lichota. Witam bardzo serdecznie, odtwórca głównej roli w filmie Znachor. Dzień dobry. Panie Leszku, tak się zastanawiałam, jest pan wspaniałym aktorem, ale nie jest prosto wykrzesać coś z bohatera, który jest po prostu tak bardzo dobry. Musiał pan znaleźć do niego jakiś swój własny klucz, żeby pokazać, że to nie jest tylko plakatowa postać. No, tak, przede wszystkim to trzeba było uruchomić w sobie te wszystkie pozytywne i dobre emocje. Jakby użyć tych narzędzi do opowiedzenia tej postaci i przyznam, że to była jedna z najprzyjemniejszych przygód aktorskich, z jaką miałem okazję w życiu spotkać. I myślę, że oprócz tego, że trzeba było zagrać Znachora, to jeszcze on mi dał trochę spokoju. Po tych paru miesiącach jakby życia jego życiem coś z niego zostało i więcej myślę on mi dał niż ja jemu. Dał mi właśnie takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że trzeba jakby budować wokół siebie pewien spokój, który nie pozwoli zewnętrznym siłom zakłócić tej siły wewnętrznej. Czyli nie ma to jak stracić pamięć i ułożyć sobie życie na nowo. Oj tak, chyba. To zresztą pada w tym filmie, bo Zośka, czyli ekranowa partnerka pańska, mówi, że właściwie po co on ma tę pamięć odzyskiwać, skoro jest szczęśliwy. I to jest jakaś esencja. Tak, każdy tam ma swój punkt widzenia, tak. I każdy jakby myśli o szczęściu innych w innym kontekście, tak. Ale ten film i ta rola ma też takie współczesne elementy. Zaczyna się jednak od bardzo ostrej cała ta historia rywalizacji zawodowej. Od tego, że pański przeciwnik filmowy rozumie, czym jest siła reklamy, mediów, a profesor Wilczur jest po prostu świetnym specjalistą, który nie bardzo ma ochotę się angażować w pozyskiwanie pieniędzy, a mimo to talent wynosi go bardzo wysoko. Zależało wam na tym, żeby chyba też można było poczuć, że ta historia jest historią o tym, co może się wydarzyć dzisiaj, oczywiście we wszystkich proporcjach.
Tak, to znaczy akurat myślę, że tutaj jesteśmy dosyć blisko oryginału, czyli powieści Dołęgi Mostowicza, w tym konflikcie, zawodowym konflikcie między dwoma wybitnymi specjalistami, którzy walczą o prymat. Wilczur faktycznie jest tak skonstruowany, że on walczyć nie musi, on się broni jakby swoją postawą, swoją empatią i swoim talentem lekarskim. I jest to nieprawdopodobne, bo to jest postać, która jest zbudowana wbrew wszelkim regułom scenariuszowym współczesnego kina. To znaczy on nie przechodzi żadnej w zasadzie przemiany. On jest sobą w każdej sytuacji. Poznajemy go jako silnego, pewnego siebie mężczyznę, który nosi w sobie bardzo dobre, szlachetne cechy i nawet po tym, jak traci pamięć i po tych latach tułaczki po kraju, on dalej jest tym człowiekiem, jeszcze się w tym umacnia jakby. To świat dookoła wiruje, a on jest takim stałym, pewnym elementem i myślę, że to jest też siła tej postaci. Myślę, że za to go też jako widzowie kochamy. I kobiety go kochają. No, są męskie, która by nie chciała mieć takiego mocno faceta, który jest właśnie dobry, tak, leczy ludzi, leczy tak ludzi, przystojny. I jeszcze do tego pomoże w młynie. No właśnie, i wóz podnosi. Podobno tam jest taka scena, kiedy pański bohater podnosi wóz drabiniasty. Podobno pan się sam przymierzył do tego podnoszenia. No, stwierdziłem, że skoro już gram, no to przynajmniej spróbuję. I okazało się, że udało się. Tylko zapomniałem, że będzie kilka dubli. Ale mimo tego, że tych kilka dubli było, no to dał faktycznie własnymi siłami go podniosłem i wtedy trochę to też dodaje jakby prawdziwości. Takiego poczucia, że no, to ma się coś z tej postaci. Czy jakąś fizyczną zmianę, bo oczywiście w filmie widzimy pańskiego bohatera zmienionego. Czy pan musiał jakoś tutaj nad tym popracować, nad swoją tężyzną? Tak, musiałem jakby, idąc za duchem powieści, a ona była bazą i na tym się opieraliśmy. Dołęga Mostowicz opisał go na początku jako zwalistego wielkiego człowieka, mruka z wielkim sercem. I też chcieliśmy, żeby on był taki wielki ekranowo i żeby to było czuć. A potem po tych kilkunastu latach widzimy go już odmienionego, jako takiego wiecznego tułacza, zarośniętego. Oczywiście już musiałem zrzucić wiele, wiele kilogramów. Ale i tak nie doszliśmy jeszcze do tego oryginału, ponieważ u Dołęgi Mostowicza on jest opisany jako mocno wychudzony, z wytrzeszczonymi oczami starzec. Więc nie, to nie doszliście. Aż tak nie chcieliśmy. Tak, baliśmy się po prostu, że on straci powagę i pewnego rodzaju dostojność taką. Więc nie chcieliśmy iść aż tak ekstremalną stronę. Gratuluję roli, gratuluję zmierzenia się jednak z postacią, którą kiedyś wykreował Jerzy Pińczycki i wielu widzów starszego pokolenia ma tę postać przed oczami, ale tutaj dostajemy zupełnie inne wcielenie, ale równie przekonywujące. Także bardzo duże gratulacje. I proszę państwa, my tutaj w Teatrze Wielkim za chwilę zobaczymy film na wielkim ekranie. Takie uroczyste premiery będą się odbywały jeszcze w 5 miastach Polski, a od 27 września film Znachor na Netflixie. Polecam, zobaczcie go. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszamy. Dziękujemy serdecznie.